Cześć, ja jestem Paweł, a to jest kurs, który pozwoli Ci na dobre rozprawić się z Redaksem. Zanim przejdziemy jednak do konkretów, to kilka słów o mnie. Z branżą jestem związany od prawie 12 lat. Swoją przygodę z programowaniem zaczynałem, jak wielu, z C. Potem przez kilka lat zajmowałem się głównie backendem, głównie w PHP, a potem na poważnie zająłem się js którego używam aktualnie zarówno po stronie front-endu, jak i po stronie back-endu. Oprócz pracy jako freelancer, programista, zajmuję się również szkoleniem. Od kilku lat współpracuję ze szkołą programowania Codilla, w której mentoruję grupę studentów, ale oprócz tego zajmuję się również tworzeniem materiałów dydaktycznych. I to zarówno do standardowych kursów, jak i też kursów pro. Sam miałem dość ciężki start z wejściem do Reduxa. Bardzo podobne wrażenia zawsze mają również moi kursanci. Na Kodilli bardzo dużą wagę przywiązujemy do Reacta i Reduxa. Jednak mimo tego, że kursanci prędzej czy później potrafią z tego narzędzia korzystać i robią naprawdę sporo praktycznych zadań z tego tematu, to i tak bardzo często czuć, że czegoś tam jeszcze brakuje widzę, że wiedzą o co chodzi, widzę, że wiedzą po co Redux w ogóle istnieje i jaka jest jego rola, ale czasami nie potrafią dokładnie wytłumaczyć co dzieje się pod maską. A jeśli nie wiemy, jak dokładnie działa Redux, to mogą pojawić się takie problemy, których zwyczajnie nie będziemy rozumieć. Dlatego też celem tego kursu nie jest tylko nauka Reduxa przez pryzmat tego, żeby umieć wykorzystywać go w aplikacji. Chciałbym, żebyś nie tylko rozumiał czy rozumiała, jak Redux powinien być wykorzystywany i jakie są dobre praktyki, ale też dlaczego te praktyki naprawdę warto stosować, skąd one się wzięły i jak właściwie Redux działa pod maską. Nie jest to więc może duży kurs, ale cały temat, uwierz mi, jest potraktowany naprawdę bardzo dogłębnie. I mam nadzieję, że przypadnie Ci do gustu. A oto dokładny plan działania. W tej chwili jesteśmy w module powitalnym. Za chwilę przed Tobą moduł drugi, czyli wprowadzenie do Redaxa. Opowiemy w nim, jaki problem stara się rozwiązać Redax i pokażemy to na przykładzie. Najpierw pokażemy prostą aplikację bez Redaxa i pokażemy, jakie wiążą się z tym problemy czy ograniczenia. A potem pokażemy, jak taką samą aplikację możemy zrobić przy użyciu Reduxa i jakie zalety i jakie korzyści to ze sobą niesie. W module trzecim opowiemy za to, skąd biorą się te wszystkie dziwne nazwy Reducer, Dispatcher, Kreatory Akcji, Selektory. Skąd to wszystko w ogóle się bierze. Opowiemy również przy tym, w jaki sposób możemy używać Reduxa aby był on zawsze czytelny i uporządkowany. W module czwartym pójdziemy dalej tym tropem. Opowiemy o tym, jak możemy rozdzielić Reduxer na mniejsze części. Czyli krótko mówiąc, opowiemy o tym, jak wykorzystywać Reduxa w dużych aplikacjach, takich, które mają mnóstwo danych, mnóstwo komponentów, jak sobie z tym radzić. W module piątym Postaramy się za to wykorzystać wszystkie wcześniej zgromadzone informacje podczas praktycznych warsztatów. Wykonamy razem większą aplikację, bardziej złożoną, która pokaże ci, jak bardzo dobrze Redux potrafi radzić sobie w warunkach bojowych. W module 6 skupimy się już na współpracy z serwerem. Opowiemy, jak w łatwy sposób możemy ładować dane z serwera do centrali Opowiemy o tym, jak spowodować, żeby akcja nie tylko modyfikowała centrale, ale również łączyła się z serwerem, aby modyfikować bazę danych. Opowiemy również o tym, jak możemy informować użytkownika, na jakim etapie jest dany request. A na końcu w module pożegnalnym opowiemy jeszcze krótko o hukach, a także zaproponuję Ci tematy, którymi możesz zająć się już po kursie. I jeśli chciałbyś, czy chciałabyś temat Redaksa, czy też współdzielenia danych przez komponenty, rozwinąć. I to właściwie tyle. To jak? Działamy?